Hejka widzowie, dzisiaj zostałam najładniejszą, najpiękniejszą dziewczyną na Brookhaven. Zostałam tap madu. Witam kobieto, widzicie? Od razu reakcja. Jakiś chłopak się mnie pyta, czy chce usłyszeć żart. No oczywiście, że chce. Zobaczmy, co on ciekawego powie. Ile kobiet trzeba, by zmienić żarówkę? No ciekawe, nie wiem. Jedna? Żadna, bo kobiety nic nie mogą zmienić. Żałosny żart. A teraz już wracam do swojego głosu, słuchajcie, i dzisiaj zostałem tap model. Zrobiliśmy dzisiaj casting na Brookhaven, no i okazało się, że jestem najładniejszą dziewczyną. I dzisiaj będziemy chodzić do chłopaków, będziemy sprawdzali ich reakcje. Być może będą chcieli z nami spędzić czas, ale dziewczyny też oczywiście będą, być może znajdę jakąś przyjaciółkę, kto wie. A tak w ogóle to wiecie, kogo mam do towarzystwa? Moja złota, najukochańsza, najsłodsza perełka. Gdzie ona jest? Tutaj, zapraszam cię, chodź. O imieniu, uwaga, uwaga, perełka. Jest to piesek, słuchajcie, który potrafi pisać. Hejka widzowie. A teraz pytanie, czy ten piesek jeszcze potrafi coś gadać? To by było dziwne, nie? No oczywiście, że tak. A co ty, chłopie, myślałeś, że nie potrafię? Weź się ogarnij. O kurde, widzowie, tego się nie spodziewałem. Dlatego widzowie, oglądajcie do końca dzisiaj. Szereg atrakcji dla was. Zostaw koniecznie łapkę w górę. Dobijemy chociaż 3000. Tak jak tutaj piesek właśnie napisał. Zostawcie lajka i lecimy z odcinkiem. Perełka w akcji, zobaczcie. Weźmy, zostaw, ja się nie palę, co ty mi robisz. Widzowie, mam tutaj kandydata, który mnie wywiózł autem, totalnie poza miasto. Czy on szuka dziewczyny, czy co? Okej, okay, no szuka. Będziecie teraz to widzieć. Milanka, pozdrawiamy cię, jak to oglądasz. Dępej na serwie, oficjalnie tutaj poinformowała wszystkich, żeby nie? Żeby wszyscy nas szukali. No dobra, czyli zabieramy chyba do restauracji, nie wiem, w sumie. Zobaczymy. Tutaj jeszcze druga wiadomość od Milanki. Zobaczcie to. Szukać Dępeja. Dobra, tu jest pytanie, co lubię jeść. To jest moja propozycja na dziś dla niego. Spaghetti, może być nawet kebab, a najlepiej to kurczaczek, ale nie jestem wybredny, co będzie, to zjem, nie? Widzę, że nie jedziemy do wykwintnej restauracji, jedziemy do fast fooda. O, proszę, on mi stawia tutaj burgera, no pięknie. Czekamy na pracownicę, o, już przyszła, bo Milanka cały czas śledzi tutaj Brutusa, no i niestety musieliśmy czekać, ale dobra, już jest pracownica, zobaczcie, jak wystrojona. Trochę łysa, ale okej, nie przeszkadza. O, już urosły jej włosy. Dzień dobry, co dla państwa? Zrobimy taki challenge, ja się odwrócę, a on będzie zamawiał coś dla mnie i zobaczymy, co to jest. Ciekawe, co przyniesie. Ja sobie siadam tutaj, pięknie, ładnie, tutaj z widoczkiem na miasto. Patrzcie widzowie, kto tu idzie, zobaczcie to. Śledź nas oknem. Oho, przebrała się. Patrzcie, z pieskiem wchodzi jaka dama. No i dobra, mamy lipę chyba teraz. Powiem wam tak, słuchajcie, ten chłopak się zdziwi, jak zobaczy tutaj, jak Milanka wchodzi i powie, że ja jestem Dępej. Bo podejrzewam, że ten chłopak mnie nie zna i ciekawe, jak to będzie wyglądać, jego reakcja. Dalej Fifi, chodź jeść. Nie no, Milanka, ty jesteś koksem. Jak udaje, że niby nic tu, nie? Nie wie co i jak? Ona wie po prostu, że występuje właśnie w odcinku. Nie no, piękne, piękne to jest. Jaka gra aktorska, nie? Tak, tak. O, proszę, jakie pytania tutaj od razu już z grubej rury. Czym lubisz się zajmować i tak dalej? No czym ja lubię, nie? Generalnie, czy ja mogę powiedzieć, że ja lubię zajmować się YouTube'em? Chyba nie bardzo, nie? Nie wypada. Powiedz. Czyli burger i frytki, no spoko. Raczej tego trzeba było się spodziewać po restauracji fast food. A zobaczcie, kto tam siedzi. Ja nie mogę po prostu, no, ona jeszcze tak sobie śmieszna. Pieska wzięła. Aha. Dobra, jeszcze tak z boku, nie? Tak sobie siedzi, tak, tak, patrzy obserwuję. I idealne miejsce właśnie, że kamera z przodu. O, mojego biznesu samochodowego, no proszę. Nie no, Milanka nie potrafi się zachować, zobaczcie. Nawet takie coś napisze w restauracji, nie? No co, no to zajadamy sobie burgerka. Bardzo dobry, smakuje mi. Haha, Brutus. Ale kurde, Milanka, zachowuj się, tak? Naprawdę, jak ci nie wstyd w restauracji tak głośno tutaj dyskutować, nie? Jak ona tak może? No, nie, ja nie, nie, właśnie dobrze. Tak, ona dobrze? Promuje nasz kanał. Już się najadłem. Chłopie, ja jeszcze bym 4 zjadł. Ty już się najadłeś. Słuchajcie, ja powiem tak, ja nie mam premki, więc jest idealna okazja, żeby wykorzystać to i tutaj no, możemy tutaj z chłopakiem coś zrobić. Tylko pytanie, co? Nie wiem, Delfinka, może ty masz pomysł, co z premium można wykorzystać? Niech cię weźmie na rejs jakimś statkiem, ale ja tam będę marynarzem. O, dobra, on ma jakiś pomysł, nie wiem jaki. Tutaj, proszę bardzo, no oczywiście, że mamy... Ja uciekłam. A tutaj zobacz, kto za nami idzie. Ale ogólnie widzowie, jakbyście widzieli nas na serwerze, to fajnie, jeżeli będziecie odgrywać RP, bo wtedy będziecie na pewno w odcinku, nie? Bo na przykład jak teraz nagrywamy sobie takie różne rzeczy... I właśnie Milanka przyszła odgrywać, no to wiadomo jest, że ona będzie na tym odcinku, no, bo dokładnie. Fajnie sobie odgrywa z nami. Zobaczcie, jakie atrakcje mamy dzisiaj. Lot helikopterem i rejs statkiem, rozumiecie to? No coś pięknego dla osoby takiej z ubogiej rodziny. To naprawdę, no coś pięknego. No, powiem wam, że przygotował mi naprawdę dzisiaj masę atrakcji, nie? Jeszcze teraz napisał, że kolejną przygotował i że zobaczę później, także sztos. O, a Delfinka już się w marynarza przebrała. Zobaczycie ją za chwilę. Ja, ale to miał być rejs statkiem. To jest ten statek? Myślałem, że to będzie lepszy. Zobaczcie, on mi teraz przygotował atrakcję.
Ale nie no, trzeba to przyznać, ten chłopak się bardzo stara, nie? Jakby nie było, tak, no naprawdę. Tak, stara się, także no, dziewczyny, jak wiecie chcecie, gdzie uderzać. No właśnie, to wiecie gdzie uderzać, bo jest naprawdę tutaj dobry ziomuś. Dzięki. Ale wybieram tego rekina, uwaga, jaka teraz będzie reakcja? Nie, ja myślę, że on już był świadomy, że spoko. A, no to okej. Okay. A, dobra, to chodź. No jasne, mam w planie Anię, a ty żegnaj na zawsze. O, marynarz, dawaj, pokaż, na co cię stać, marynarzu. U mnie jest więcej atrakcji niż u niego. No tak, marynarzu. O, zoba, takich atrakcji to ja nie miałem. Jezu, marynarzu, nie tak szybko, proszę. On przypomina takiego psychopaty, którego mieliśmy, to będzie w kolejnym odcinku jakimś, to zobaczycie. Nie szuka, to jest Sigma. Zowie, mam jakiegoś wielkiego typa, który ma precla z tyłu, nie? I jak ma przerwę, sobie tego precla zjada. Tylko taki już chyba niedobry, bo jak on tak siedzi, taki przepocony. Uj. Nie, ja nie jestem twoim gęgarkiem, tylko ej, właśnie ty. Tej Wiki. Ej ty, gęgarku. Ty jesteś mój gęgarek, co ty nie. robisz? Co ty robisz? Chodź tu, gęgarek. No chyba, że jesteś Przemek Pro. Jestem właścicielem gęgarka tylko. Okej, okay, dostałem banicję. Widzowie, zobaczcie to, na to bym nigdy nie wpadł, nie? Że ktoś zrobi Biedronkę na Brookhaven. No coś pięknego. Dobra, jedna rzecz, którą najbardziej lubisz z Biedronki, dawaj. 3, 2, 1. No, delfinka się boi przyznać, ale to jest pizza. What? Dostałem różę. Jaki zajarany. To jest taka, nie wiem, zorganizowana akcja, czy to dla nas specjalnie? Wszystkim rozdaję. A, okay. To jest jakiś gentleman. Nie, chciałem poczuć się wyjątkowy, ale jednak jeszcze wyjątkowa, sorry. O, tu jakaś drama się dzieje, zobaczcie. Jak mnie nazwałeś? Chłopiec obrażony. No, powiem wam, że ja lubię naprawdę nagrywać na serwerach, bo tu się zawsze dzieje. Widziałeś to? Napisał do mnie hej i po chwilę napisał do mnie pa i mnie zbanował. Ha, wyśmiał cię. Zobaczcie, mamy tutaj starego Lewandowskiego, jeszcze za czasów Bayernu. Perełka tutaj autograf chce. Dobra, ja robię sobie zdjęcie z Lewandowskim. Lewandowski daje autograf. A jakie okularki ma? O, perełka szczęśliwa. Teraz ja. O, zdjęcie, zoba, wyciąga. Ej, czekaj, bo mi zasłaniasz pachą. Zobaczcie, delfinka jak zrobiła tutaj. Będzie wspólne selfie. No pięknie, dobra, mamy. Na pamiątkę. Pozdro Lewandowski. Dzięki. Zobaczcie, widzowie, jaki skin. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Co to jest za stwór? Voldemort. Dobra, idziemy spróbować jakiś pokój garnąć. Jak w kolejce się ustawiła, zoba. Ja też, ja jestem trzeci w kolejce, bo ja chcę osobny pokój, ja nie chcę z tobą. Ej, serio? Jaka kolejka. No, fajnie to wygląda, nie? I co, koniec rezerwacji? O co tu chodzi? Nie rozumiem tego i co? Ech. Aha, no to on smutny chyba już poszedł. A, to się ustawiliśmy w kolejce i koniec. A ty w ogóle ty masz taką wielką głowę i ty ten, przy tych innych dziewczynach wyglądasz na takiego wielkoludo po prostu. Odejdź, obca kobieto. Bo jak się odsunęła, co ty gadasz? W ogóle nie jestem jakimś wielkoludem, patrz. Jesteś, masz taką wielką głowę spuchniętą. Serio, co ty gadasz? A jestem wielkoludem? Tak. No to ja nie wiem, ja jakoś tak skin od zawsze już taki mam, no co mam ci poradzić? Miał. Chciałem go wziąć na ręce, a on do mnie miał. Sikierę wyciągnął. Widzimy, ja chwilę pochodziłem za tym lekarzem słonecznikiem i on zrobił coś takiego. Konie, spokojnie, ja się odsuwam, okej? Okay? Zareaguj coś, delfinka, zrób coś, perełka. Oho, stanęła w mojej obronie, jak prawdziwy piesek. Oj tak, dobrze, delfinka, ratuj mnie. Zobacz, on idzie na mnie cały czas. Oho, delfinka, nie. Uważajcie, widzowie, jak idziecie gdzieś do lekarza, zobaczcie, na kogo możecie trafić. Może tu się gdzieś schowam, może, nie wiem, może mnie nie złapie. Dobra, idzie do mnie. Oho. Za spojrzenie na moją głowę spotykać się kara. I co teraz? Co my zrobimy? Dobra, delfinka nas obserwuje. Mam nadzieję, że mnie uratuje jak coś. Zobaczymy, czy da radę. Ej, tu jest jakiś lekarz psychopata, patrzcie. On mnie zanosi do szpitala. Serio, my trafiamy zawsze na jakichś psychopatów. I zobaczcie, on mnie w kąt rzuca gdzieś w ogóle w szpitalu, rozumiecie to? A delfinka przychodzi i to po prostu nagrywa. Masakra. Nie rób mi, proszę. Ty chcesz nagrywać jakiś film? Delfinka, ty też jesteś psychopatką. Chyba czas na ciebie, zobacz. Masz za karę. Delfinka, ręce do góry. I teraz zobaczymy, co będzie. Czy pójdziemy ej, na cmentarz? To jest mega dobre. Dobra, idziemy za nim z powrotem. Zobaczymy, co on będzie dalej robił. Tu myślę, że nas nie zauważy. Okej, okay, i mamy kolejnego. Zobacz, jest kolejny. Zobacz, tu jakiś spleśniały banan. Zepsuty banan jakiś. Wy to macie pomysłowość, nie? Z tymi skinami. Takiego to chyba nigdy nie wpadł. Ale jak się rozgląda, zobacz teraz, kogo tutaj ten, nie? Tak, zaatakować. Tak. Od kiedy psy gadają? Po Wigilii mi zostało. Od dziś. Kwiatek to psychol. Kwiatek, wyluzuj się. Ale rytm co? Ja tu tylko sprzątam.
widzowie, to był koncert, a chłopy delfinkę ukradły. Podjechali i zawinęli. Pa, 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 zobaczcie, zawijają ją tam. Co jest? Ktoś tu jeździ z tabliczką Dępej. Chyba nas szukała. O, no to pozdrawiam, Kasiks. Ja muszę lecieć, bo mam tutaj akcję, wiesz? Ale bardzo pozdrawiam. Kurde, to bardzo miłe, że tak jechałaś z tabliczką i szukałaś. Patrzcie to! Delfinka teraz ich goni. Została porywana, a teraz ich goni. Jaki zwrot akcji, w ogóle nie wierzę, co się dzieje. Masakra. Dobra, mam tutaj kolejnego chętnego, który szuka giru. Zobaczmy, czy będzie jakaś reakcja od niego. Hej, ale jestem wyższy od niego, to wyższa jestem, sorry, jestem wyższa. Poczekaj, ustawiam odpowiedni wzrost. Widzieliście to, widzowie? On się powiększył. Co tam? No dobra, okej, okay, pogadajmy sobie. A delfinka jak obserwuje z tyłu, aha, aha, co tam się dzieje? Jaka ciekawa. Ja proponuję spacer, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Okej, okay, to ja mam plan. Oj, delfinka, no sorry, ale nie ma miejsca. Weźmy dla ciebie. Na plecy. To czekaj, 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 czekaj. O co tutaj chodzi? Ja myślałem, że my na wyspę jedziemy, że to jest drugi marynarz. Okej, okay, czyli na ognisko przyjechaliśmy. Ej, no to w sumie spoko. W sumie na to bym nawet nie wpadł, bo ja zapomniałam o tej miejscówie. Pytanie mam do ciebie. Ciekawe, co to za pytanie? Uwaga, aż usiądę, bo może z wrażenia spadnę. To, że jesteś moją dziewczyną? Serio? Po minucie? Nie wiem, ile. No dobra, może, nie wiem, trzech minutach jazdy? Nie no, szybki jest chłop. Co tu są za chłopacy, że oni tak szybko chcą dziewczynę znaleźć? To jest za szybko dla mnie. Proszę, proszę, jakie komplementy. Jesteś ładna, wyrozumiała. A ja się tak zapytam już o starość, nie? Bo to jest też ważne. Jak będę stara, miała garba? Tak? To ciekawe. Ja myślę, że on coś tu oszukuje. Ale bez psa. Nagraj mnie. No dawaj, dawaj, delfinka, pokaż swoją reakcję. Aha, a ona śledzi tam z tyłu. Dobra. Dlatego on mnie nie chce. Zobaczmy, o co chodzi, bo może on po prostu, no nie chce pieska czy coś, nie? Z psem do restauracji? Proszę cię. A jeszcze jaka reakcja, proszę cię. Jak tak można? To delfinka, napisz, co, że tyle? Zostawisz mnie przed restauracją, a będę patrzeć przez okno. Dobra, napisz, że nie będzie tego psa, ale ja się przebiorę za kogoś i będę was śledzić. Dobra, bo zaraz zrezygnuję z ciebie, weź napisz, że jednak dobra, bez psa. Dobra, widzowie, trzeba się wyszykować. Oczywiście delfinka to zrobił, bo ja to wiecie, jak ja bym się wyszykował, to on by uciekł. Dobra, my się już tepnęliśmy, jest przed 20, ale ja nie rozumiem tego, o co tu chodzi. Zobaczcie, jakie on auto przygotował. Czy to jest kolejny psychopata? Jestem wyszykowana. Tylko pytanie, czy na pogrzeb, czy na randkę? Delfinka tam jest, to jest delfinka, słuchajcie, tam. Pokaż się, pokaż się. To jest nasz ochroniarz jak coś. Pięknie wyglądasz. Dziękuję, dziękuję. Ja starałam się. No wiadomo, oczywiście delfinka co zrobię. Dobra, to idziemy. Delfinka na skuterze. Nie no, piękne. Nie jedź tak, bo on to zobaczy. Aż tak to nie, ty nie przesadzaj. Ale zaparkował. Jak on tak jeździ, to ja nie wiem. Idę, czy ja chcę. Oczywiście robimy ten sam motyw, tak, jak ostatnio. Aha, delfinka, możesz mi powiedzieć, co ty robisz? No dobra, mamy mięsko, ziemniaczki, suroweczka i jakiś deserek do tego. No i shake czekoladowy trafił w moje gusta, można powiedzieć, smakowe. Chłop zarezerwował hotel. Spoko, ciekawe, czy będzie pięciogwiazdkowy. Okej, no to idziemy, madam. My jedziemy do hotelu, delfinka, jak coś, także wiesz. Gdzie jest hotel? Mój ochroniarzu, pilnuj nas. No nie wiem właśnie, gdzie my pojedziemy. Ciężko powiedzieć. Aha, czyli to jest ten hotel pięciogwiazdkowy według niego. Zobacz, akcja jest taka. On tutaj siedzi w środku, powiedział, że mam poczekać, a tu jest mój ochroniarz. Zobaczcie, on się tam czai, czeka. Ej, ochroniarz, żyjesz tam? Tak. A, dobra, cisza, cisza, okej, okej. Oho, ktoś tu przyszedł. Cześć, blondyneczko, widziałem cię w restauracji z jakimś typem. Może pójdziesz ze mną na randkę? Daj mi szansę, proszę. I co ja mam teraz zrobić? Kogo tu wybrać? Jestem lepszy. Wybierz mnie. I zobaczymy teraz, jaka będzie reakcja. Patrzcie, delfinka tutaj wjechała. No, ale ksapie do mnie już. No, już jest reakcja, ale będzie teraz bitka chyba. Zobaczymy, co się wydarzy. Zaraz lufę na łeb. Groźnie, tu jest groźnie. A tutaj Wicka chyba. Pozdrawiamy, kurczę, będziesz na odcinku. Pozdrawiamy. Ale na razie nie możemy, jesteśmy skupieni, wiesz, także przepraszamy, jak tutaj na razie nie piszemy do ciebie. O, nie będziesz się wykorzystywać. Jest, widzowie, udało się, będzie casting, będziemy teraz pytać. Dobra, niech odpowiadają. Warzywa czy owoce? Uwaga, owoce. Ty, delfinka, dawaj. Owoce. Zima czy lato? Lato, lato. No nie wierzę, odpowiadałem tak samo. Oj, delfinka. Ale generalnie dobra, tutaj delfinka wygrywa, bo wolę horrory. No jak miłosne, to tak średnio. Nie wiesz, że takie coś się udało stworzyć, nie? Nie, widzowie, to było bez sensu pytanie, bo to wiadomo, że tak odpowiedzą. Może być jakakolwiek, mi nie zależy na wyglądzie. O, tutaj wygrał, widzisz? A, przechytrzył cię. Oj, zdecydowanie. Co za cwaniak mały. No, to jest, myślę, że bardzo ważne pytanie, nie? Czy lubi grać w piłkę? Gram, ale jak nie chcesz, nie gram. No, widzisz, tutaj punktuje. Dobra, niech będzie, niech Wicka decyduje, kogo wybiera. Ale ma śmieszne te papcie takie, nie? Kogo wybiera? No dobrze, czyli Wicka wybrała. Kuba, no niestety, sorry. Wy do siebie pasujecie, widzisz? Wicka wybrała, no co ja mam ci poradzić, no. No i zobaczcie, zwycięzca idzie ze swoją kobietą. Oh yeah. Dobra, widzowie, więc myślę, że tu możemy kończyć. Piękny odcinek, niestety, Kuba, zakończyłeś z porażką, ale nie obrażaj się. No i co, widzowie, zostawcie łapkę w górę, chociaż 3000 fajnie by było. I jeszcze panicja na koniec.